Rozmowa dnia. A w studiu? Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry, panie ministrze. To jak rozumiem, ministerstwo się dowie za chwilę, że w ramach tego dziedzictwa narodowego dziedziczy także polski antysemityzm, a Polska neguje Holokaust, bo podobno w Knesecie już jest większość, mówię o izraelskim parlamencie, żeby w odpowiedzi na polską nowelizację ustawy o IPN-ie przyjąć taką ustawę, że Polska dołączyła do krajów, które negują Holokaust. To bolesne zapowiedzi i będziemy się musieli z nimi mierzyć po prostu w spokojnym dialogu z Izraelem, z Izraelczykami. Będzie ta grupa, na którą się umówili premierzy Polski i Izraela, żeby ją powołać i żeby, mam nadzieję, spokojnie o tym dyskutować. Ja kompletnie tych zarzutów nie rozumiem, bo jak można chęć walki z fałszywymi kodami pamięci, jakim są sformułowania polskie obozy zagłady, polskie obozy koncentracyjne czy polskie obozy śmierci, uznać za negowanie Holokaustu. To jest wręcz uzupełnienie narracji o prawdzie o Holokauście, że takich zjawisk jak polskie obozy po prostu nie było. Twórcy są znani tych obozów. Wiadomo, kto zaplanował Holokaust, wiadomo, kto go zrealizował, kto służył w tych obozach i mamy prawo walczyć z tymi fałszywymi kodami pamięci. Mówi pan dialog, mówi pan dyskusja. Senat nocą przyjął ustawę bez poprawek. Podejrzewam, że prezydent Andrzej Duda bardzo szybko ją podpisze, bo takie też były zapowiedzi, że chodzi o to, żeby zakończenie tego procesu legislacyjnego przyczyniło się do wygaszenia emocji. Czyli strona izraelska może to odebrać jako, no właśnie, nie wiem, jako usztywnienie stanowiska, jako niechęć do dialogu? Mam nadzieję, że po prostu zrozumie, że Polska ma prawo bronić swojego dobrego imienia, tak jak to skutecznie i słusznie zresztą od lat robi sam Izrael, jeśli chodzi o pilnowanie tego, żeby nie było negowania na przykład właśnie Holokaustu. Stąd w wielu zapisach karnych wielu państw Zachodu walka z negacjonizmem tak zwanym, czy tam Holocaust denial, czy też kłamstwem oświęcimskim, różnie to jest nazywane. I my zresztą państwo Izrael w tej sprawie też od wielu lat wspieramy, bo w tejże ustawie, o której dzisiaj tak dużo mówimy, jest artykuł 55, który właśnie dokładnie o tym mówi, że kto zaprzecza Holokaustowi albo okrucieństwom, które formom tego Holokaustu, które były stosowane, podlega karze. My tylko chcemy uzupełnić kłamstwo oświęcimskie o jeszcze jeden element bardzo bolesnego akurat dla nas, Polaków, kłamstwa o rzekomo istniejących polskich obozach. Ale czy przypadkiem nie jest tak, że sprawa jest trochę głębsza niż tylko spór o to, czy jakiś artykuł jest nieprecyzyjny, a nawet o to, czy jeszcze chodzi w tle o reprywatyzację, pojawiają się różne sygnały. Bo jak popatrzymy na narrację historyczną Izraela, to ona się w ostatnich dekadach zmieniła o tyle, że nie ma już w niej miejsca na to, żeby przyznawać do tego, że ofiarami Niemców byli, no w równym stopniu pewnie nie, ale również przedstawiciele innych narodów, tylko pojawiła się ta tendencja do następującego rozgraniczenia. Tylko Żydzi byli ofiarami, a w takim razie ci wszyscy inni, no to kim mogli być? To pewnie byli sprawcami albo współprawcami, albo milczeli obojętnie. I to jest ten moment, w którym się pojawia opowieść o tym, że to Polacy nie przeszkadzali Niemcom, a jak nie przeszkadzali, to pewnie i pomagali aktywnie i dalej już ten przekaz idzie w świat. To jeżeli o tym pomyślimy, to wychodzi na to, że my byliśmy skazani prędzej czy później, broniąc dobrego imienia Polski, na zderzenie z tą izraelską narracją. Oczywiście Żydzi i w diasporze, i w Izraelu mają prawo mówić o wyjątkowości Holokaustu jako zbrodni ludobójstwa w historii ludzkości, ponieważ różne mordy soldateski w każdej wojnie się zdarzały, czy też okrutne rozkazy władców, żeby mordować jakąś część na przykład ludności. Natomiast po raz pierwszy w historii ludzkości cały aparat państwa, łącznie z przemysłem tego państwa, został zaangażowany tak na chłodno i w sposób taki państwowo zorganizowany do mordu takiego fabrycznego i z celem wymordowania całego narodu. To jest rzeczywiście wyjątkowa i niespotykana w historii ludzkości sytuacja. Natomiast też prawdą jest, że okrutna wojna wszczęta przez Niemców i Sowietów w pierwszej fazie
dotknęła i ofiary były w wielu różnych narodach i Polacy są chyba tutaj drugą ofiarą, tak proporcjonalnie do liczby ludności, obywateli przedwojennych, drugą ofiarą po Żydach. I też plany niemieckie znaliśmy, one były jawnie dokumentowane. Co dalej, tak? Jeśli by Trzecia Rzesza naprawdę była tysiącletnią Trzecią Rzeszą, no i że prawdopodobnie była wschód, że prawdopodobnie po wymordowaniu wszystkich Żydów czas przyszedłby na Słowian w jakiejś tam kolejności, tak? Albo najpierw przez masowe deportacje, zniewolenie, zepchnięcie do statusu niewolników, a potem być może nawet całkowite wymordowanie. Więc o tym też trzeba opowiadać i tutaj rzeczywiście te narracje się zderzają. Nikt nie ma prawa do monopolu ofiarniczego, że tak powiem, bo Polacy o swojej prawdzie też mają prawo opowiadać. 6 milionów obywateli Polski zginęło, w tym 3 miliony etnicznych Polaków, 3 miliony też naszych obywateli Żydów. I nie możemy o tym zapominać i musimy też o tym światu opowiadać. Przedwczoraj Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, mówił w TVP Info o tym, że Polska przez ostatnie 20 kilka lat nie dostrzegała, może niektórzy politycy nie chcieli dostrzegać tego, jak bardzo też ciężko Niemcy pracują nad tym, żeby pozbyć się odpowiedzialności, czy w każdym razie podzielić się swoją odpowiedzialnością. No jest pytanie dwojakie w tym momencie. Po pierwsze, czy nie jest już za późno na kontrnarrację, a po drugie, czy robimy wszystko, co jest w tej chwili, co powinniśmy, co jest właściwe, co powinniśmy robić, żeby tą swoją narrację opowiedzieć, no bo Hollywood zna tylko jedną stronę medalu. Moim zdaniem taką systematyczną i trwałą i skuteczną też politykę historyczną można prowadzić przez istnienie i systematyczne działanie instytucji, które się tym zajmują. My ich nie mamy zbyt wiele. Powołaliśmy w 1999 roku Instytut Pamięci Narodowej, w 2004 roku Muzeum Powstania Warszawskiego, chwilę później Muzeum Żydów Polskich POLIN, ale brakuje nam i to dopiero robimy, bo rzeczywiście zaniedbania przez lata były duże. Muzeum Historii Polski, Muzeum Józefa Piłsudskiego, Muzeum Jana Pawła II, Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej, Muzeum Pamięci Sybiru, Muzeum Żołnierzy Wyklętych, Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Dopiero jak będziemy mieli taki wypełniony wreszcie instytucjami, taką wypełnioną panoramę, będziemy mogli mówić o systematycznej pracy nad polityką historyczną, ciekawe, upowszechnianiem wiedzy na temat naszej historii i nam samym, i światu również. Bo muzea dzisiaj to nie jest tylko wystawa stała, to nie są tylko wystawy czasowe. To są nawet, to jest nawet robienie filmów. Znam muzea, które już planują robienie filmów. To są konferencje, to są seminaria, to są publikacje, to jest edukacja, to jest podróż po świecie z własną opowieścią. Naprawdę muzea są dzisiaj bardzo wielofunkcyjne i my musimy tą panoramę instytucjonalną pracującą dla polskiej polityki historycznej dopiero wypełnić. Ciekawe, że na tej liście, którą pan wymieniał, nie znalazło się Muzeum II Wojny Światowej, kiedy obecna ekipa postanowiła przemodelować, mówię o obecnej ekipie rządzącej, przemodelować wystawę, z której wynikało, że właściwie wszyscy cierpieli porówno, i jednak zaznaczyć, że jakiś naród tę wojnę jako pierwszy rozpoczął i że to były Niemcy Adolfa Hitlera, no to wtedy się podniósł także w Polsce od razu hałas, że PiS chce zawłaszczać historię i ją fałszować. To jest jeden z głównych zarzutów, które mieliśmy do narracji wprowadzonej do tego muzeum przez poprzednie kierownictwo, że jednak polskie doświadczenie jest bardzo szczególne, jeśli chodzi o II wojnę światową i powinniśmy się na tym doświadczeniu przede wszystkim skupić i sobie i światu o tym doświadczeniu opowiadać, a nie nadmiernie uniwersalizować doświadczenie II wojny światowej, bo wtedy się troszkę zamazuje, czy pomaga to niestety w polityce historycznej tych państw, które tym zamazywaniem są zainteresowane. Zamazywaniem, zwłaszcza tej kategorii, o której pan przed chwilą wspomniał, kto był sprawcą, kto był ofiarą, a to jest bardzo wyraźne przecież w czasie II wojny światowej. Czeka nas także pogorszenie relacji ze Stanami Zjednoczonymi w tym kluczowym momencie, kiedy to jest nasz najważniejszy sojusznik, który też głośno przestrzega przed bandycką działalnością Rosji.
Bo już się Senat, już amerykański kongres zaczyna się wypowiadać też przeciwko, przeciwko tej nowelizacji ustawy o IPN. Znaczy, mamy, nie jako ciało, prawda, ale już mamy tam poszczególne oświadczenie Departamentu Stanu, które jednak bardzo mocno też wskazuje, że polskie obozy, sformułowanie polskie obozy to jest rzecz haniebna i nie powinno mieć miejsca, że to jest fałszywe sformułowanie. Ale jednocześnie takie oczekiwanie czy obawa, że może być jakiś kłopot z prowadzeniem badań nad Holokaustem. No, będziemy musieli tutaj spokojnie zarówno Izraelowi, jak i przyjaciołom ze Stanów Zjednoczonych tłumaczyć, że nie są takie intencje tej ustawy i te zapisy są dosyć klarowne, które mówią o tym, że nie można po prostu państwu polskiemu i narodowi polskiemu jako zbiorowości, które miało swoją reprezentację autoryzowaną w postaci państwa, rząd londyński, struktury państwa podziemnego, Armia Podziemna Polska, nie można tym zbiorowościom przypisywać współsprawstwa Holokaustu. Wręcz przeciwnie, to były struktury, które się opierały zarówno okupantom, zwłaszcza okupantowi niemieckiemu, jak i opierały temu planowi wymordowania Żydów europejskich. Tutaj są szczególne zasługi struktur państwa polskiego autoryzowanego przez naród polski. Natomiast co do indywidualnych win konkretnych osób z imienia i nazwiska, czy nawet grup osób, które poczyniły jakieś przestępstwa, zbrodnie na Żydach w czasie II wojny światowej, nie ma żadnego problemu, będzie można o tym opowiadać. Tu chodzi o takie kwalifikowanie o tych oskarżeń wobec zbiorowości, a nie wobec indywidualnych osób. No ale paradoksalnie sytuację mamy taką, że Stany Zjednoczone, Polska i Izrael, które w bardzo wielu kwestiach mają zbliżone stanowisko, w bardzo wielu kwestiach są bliskimi sojusznikami, w tym momencie wydają się być o krok od bardzo dużego kryzysu dyplomatycznego, więc pytanie, no, czy rzeczywiście chodzi tylko o narracje historyczne, czy może jeszcze o coś może chodzić? Mam nadzieję, że nie, bo rzeczywiście jak tak rozpoznajemy interesy, które mamy w tym trójkącie Polska, Izrael, Stany Zjednoczone, to powinniśmy być bardzo sobie bliscy, bo tak jest. Prezes Jarosław Kaczyński w dwóch przemówieniach dotyczących relacji polsko-żydowskich mówił o Izraelu jako państwie, które wymaga naszego wsparcia, wsparcia Zachodu, bo jest jedyną częścią cywilizacji Zachodu w tamtym trudnym regionie świata, a antyizraelizm jest nową formą antysemityzmu i wymaga takiego potępienia jak antysemityzm. I to jest narracja, no, polityka, który jest liderem dzisiejszej partii rządzącej w Polsce. Tym bardziej jest to bolesne, co widzimy w Izraelu, że ten spór o tą pamięć historyczną jest też troszkę, wygląda na to, instrumentalnie traktowany w ramach pewnej rywalizacji wewnętrznej, politycznej czy wyborczej, która tam się odbywa. I mamy nadzieję, że dojdzie do po prostu tego, o co apelował polski prezydent Andrzej Duda wczoraj, do pewnego wystudzenia emocji, chłodu, spokojnej rozmowy na ten temat. Nie popadania po prostu w niepotrzebny gniew wzajemny, bo to jest nikomu niepotrzebne. O czym mówił wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin, gość Sygnałów Dnia i Radiowej Jedynki. Dziękuję panie ministrze. 27 po 7. Była to rozmowa dnia.